W Zdzieszulicach Dolnych odbyło się spotkanie mieszkańców naszej gminy z przedstawicielami koncernu PGE w sprawie ewentualnej lokalizacji na naszym terenie rurociągu transportującego dwutlenek węgla. Jest to związane z projektem wychwytywania i składowania pod ziemią CO2. Inicjatorem spotkania był wójt Kamil Ładziak. Bo o to właśnie tutaj chodzi, żeby to, co będzie zrobione, służyło całemu krajowi, ale także, żeby nie było ze szkodą dla naszej gminy. I mam nadzieję, że spotkanie to będzie krokiem w tym właściwym kierunku. Wyjaśnijmy na początek, o co chodzi z tak zwanym CCS-em, czyli całą instalacją. Otóż dwutlenek węgla z elektrowni Bełchatów ma być rurociągiem przetransportowany do miejscowości Wojszyce koło Kutna, czyli 140 km. Rurociąg ma przechodzić przez tereny naszej gminy, głównie prywatne. Projekt CCS jest to projekt składający się z trzech komponentów. Komponentów wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla. Jest on opracowywany i przygotowany z uwagi na to, że nasz kraj dostał cel zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2020 roku o 20%. I w jednym z naszych oddziałów, w elektrowni Bełchatów, taki projekt został przygotowany do realizacji i jest realizowany w fazie projektowej, tak aby móc sprawdzić, czy ten projekt jest możliwy do przejęcia i realizacji już w formie technologii, w formie przemysłowej, bo na dzień dzisiejszy ten projekt jest projektem pilotażowym. Na razie wyznaczono trasę, którą ewentualnie miałby biec rurociąg. Ewentualnie, bowiem przedstawiciele koncernu PGE zapowiadają, że to dopiero wstępna propozycja i wszystko może jeszcze ulec zmianie. Jest to bowiem ogromne przedsięwzięcie logistyczne. To ma być pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i jedna z pierwszych w Europie. Nic więc dziwnego, że budzi sporo obaw. Wiemy, jakie jest ciśnienie w elektrowni, jakie są awarie, jakie wybuchy, ile wypadków było i tak dalej. Także znamy się trochę na tym i największe nieszczelności właśnie są zawsze najczęściej na zaworach wszelkiego rodzaju odcinających. Na spawach, na zaworach odcinających. I pani mi buduje zawór 100 metrów od mojego domu, to myśli pani, że ja tak sobie będę stał i patrzył, bo pani ekonomicznie wyszło co 16 km. Mówimy o tym, że przy stężeniu 20%, a jeśli awaria będzie poważna, to nie wiem, rolnicy są w polu, bo mówiły pani, że na tym terenie można prowadzić uprawy. Otóż tam wymieniony, prawda? Czyli powiedzmy, że znajdują się w polu rolnicy, którzy nie koszą, zbierają ziemniaki. Czyli po prostu zanim ta ekipa dojedzie, przy stężeniu 20% mamy szansę przez 8 minut. Pytań podczas spotkania padło bardzo dużo, nie na każde padły odpowiedzi. Mieszkańcy obawiają się przede wszystkim o własne bezpieczeństwo, stąd też wiele czasu poświęcono rozważaniom na temat tego, co będzie w razie awarii rurociągu. Bardzo się cieszę, że było tak dużo mieszkańców, że było takie zainteresowanie i była gorączka, było czuć gorączkę na sali. To znaczy, że ludzie są zainteresowani, to znaczy, że interesują się sprawami swojej gminy i swojego bezpośredniego podwórka. Cieszę się, że było tyle pytań i tyle odpowiedzi, choć przyznam szczerze, że nie na wszystkie otrzymaliśmy dzisiaj tą odpowiedź satysfakcjonującą. Ja uważam, że to było bardzo interesujące spotkanie, z uwagi na to, że każde takie tego typu spotkanie i ilość zadawanych pytań powodują możliwość zebrania informacji, tak aby mieszkańców uspokoić, albo aby kolejne spotkanie było jeszcze bardziej owocne, bo będziemy znali coraz więcej odpowiedzi. A z uwagi na to, że projekt jest w fazie projektowej, niestety na wszystkie pytania odpowiedzi jeszcze dzisiaj nie znam, więc każde pytanie po naszej stronie nie zostaje bez odpowiedzi i pozwala nam uzupełnić naszą bazę wiedzy na temat projektu CCS, tak aby można było te informacje przekazywać jeszcze bardziej rzetelnie, w pełnym wymiarze. Koncern PGE zapewnia, że nie zrobi nic bez zgody właścicieli działek, przez które ma ewentualnie przebiegać rurociąg. Ci, którzy się zgodzą na tą inwestycję, będą mogli liczyć na odszkodowania. Co jednak z właścicielami terenów, przez które rurociąg nie będzie przechodził, a znajdują się na tyle blisko, że stracą na wartości? Uważam, że to jest niesprawiedliwe, dlatego uważam, że tym mieszkańcom należy się rekompensata w jakiejś formie dla nich satysfakcjonującej, chociażby
przekazania pieniędzy na cel inwestycji dla tych mieszkańców i na cel odszkodowań dla mieszkańców, którzy w wyniku wprowadzenia planu zagospodarowania ich ziemie, ich działki utracą atrakcyjność i stracą swoją wartość. Było to pierwsze spotkanie dotyczące planu budowy rurociągu do transportu CO2, ale zapewne nie ostatnie. Kiedy będzie następne? Na razie nie wiadomo, ale jak pokazała frekwencja, z całą pewnością taki dialog społeczny jest bardzo potrzebny. W Zdzieszulicach Dolnych było bowiem blisko 80 mieszkańców naszej gminy.